Witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Liga Mistrzów w zasadzie została już zakończona. Znamy końcowe rezultaty. Wiemy, że Bayern Monachium wygrał puchar, zdobył puchar. To, co nam pozostało, to pamiątki m.in. w postaci kart wypuszczonych przez Panini. Panini w tym roku wypuściło karty legendy, które tutaj widzicie. Między innymi był to Franz Beckenbauer, Ruud Gullit, Sheringham, Figo, Landrup i Larsson. Larsson w zasadzie był dołożony w wersji update. Nie wiem, chyba tylko po to, żeby była jakaś wartościowa karta w tym wydaniu. Po zakończeniu Ligi Mistrzów zacząłem się zastanawiać, jakie karty w przyszłym roku Panini powinno wystawiać w legendach. Miałem dużo typów, wybrałem kilka propozycji, moich propozycji. Chciałbym Wam je przedstawić teraz i zapytać Was też, jakie są Wasze opinie, kogo Wy byście wybrali. Pierwszym zawodnikiem, którego bym wydrukował w przyszłym roku na karcie legendzie, byłby Olivier Kahn. Zawodnik urodzony w 1969 roku, Niemiec. Olivier Kahn był bramkarzem. Zdobył dużo różnych tytułów. Był moim zdaniem takim człowiekiem fabryką, niezawodnym. Oczywiście bazuję tutaj na Wikipedii, także naprawdę świetny zawodnik, bardzo go polecam. Kolejnym zawodnikiem, którego ja wybrałem, jest Zinedine Zidane, Francuz, urodzony w 1972 roku w Marsylii. Pomocnik, świetny piłkarz, który swoje najlepsze lata spędził w Juventusie, a później w Realu Madryt. Dla Realu zdobył aż 37 bramek. Zinedine Zidane to człowiek legenda. Moim zdaniem jeden z bardziej technicznych piłkarzy, piłkarz niezawodny. Tak jak widzicie tutaj, zdobył bardzo dużo tytułów, nie tylko klubowych, ale jako reprezentant Francji zdobył też Mistrzostwo Świata w 1998 roku. Zdobył też złotą piłkę, także na pewno zasługuje na legendę. Wygrał też oczywiście Ligę Mistrzów w 2001 na 2002 rok w tym sezonie, także świetny zawodnik. Kolejnym zawodnikiem, którego ja bym widział na karcie legendzie, jest Roberto Carlos. Piłkarz z Brazylii, urodzony w 1973 roku, który najdłuższy okres swojej kariery spędził w Realu Madryt. Zdobył tam 47 bramek. Świetny zawodnik, zdobywca też wielu różnych laurów. Między innymi pięciokrotny mistrz Hiszpanii, trzykrotny zdobywca Ligi Mistrzów, zwycięzca Ligi Mistrzów, także to już jest trzeci zawodnik. Czwartym zawodnikiem jest Eric Cantona, troszeczkę starszy od poprzedników, urodzony w 1966 roku w Marsylii, Francuz, tak samo jak Zinedine Zidane. Też duża kariera, duży przekrój klubów, które zaliczył, chociaż no niewątpliwie takim najważniejszym klubem był Manchester United, w którym zdobył 64 gole. To było super odkrycie Alexa Fergusona. Jak widzicie, też bardzo dużo sukcesów. Czterokrotny zdobywca Mistrzostwa Anglii chociażby. Półfinalista Ligi Mistrzów. On niestety Ligi Mistrzów nie wygrał, ale ma świetny dorobek. Cantona też wspominam tak miło z tego względu, że to chyba pierwszy zawodnik, który kołnierzyk przy koszulce stawiał sobie do góry, co bardzo charakteryzowało tego zawodnika na boisku. Ostatnim zawodnikiem, którego wybrałem, to jest świeżo upieczony emeryt piłkarski, to jest Beckham, David Beckham, urodzony w Anglii w 1975 roku. No, człowiek też legenda, człowiek, który no, najlepsze sukcesy ma już za sobą, ale odniósł ich wiele. No niewątpliwie barwna postać chociażby Realu Madryt czy Manchester United, w którym grał aż 10-11 sezonów, zdobył tam 62 bramki.
sukcesów też bez liku, między innymi sześciokrotnie zdobył Mistrzostwo Anglii, wygrał raz Ligę Mistrzów. Teraz zdobył Mistrzostwo Francji, chociaż dużo tam nie pograł. Także też świetny zawodnik, na pewno zasługuje na jedną z legend. Także przedstawiłem Wam moją piątkę. Powtórzę jeszcze, to jest Olivier Kahn, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Eric Cantona i David Beckham. Czekam na Wasze sugestie, kogo Wy byście widzieli. Wiadomo, piłkarzy było wielu, jest czym wybierać. Czekam na opinię. Pozdrawiam, szalony kolekcjoner. Cześć.